sprawy. To jest zestaw do sprawdzania sprawa Stefana Bocmana. Każdy z nas jest źródłem promieniowania. O nie, tak. Każdy, nawet ty. Nie porozumiem. Nie, jak policzysz, to wyjdzie około tak od 100 do 300 watów. To nie jest ładne. To tu studenci sprawdzają prawa Stefana Bocmana, które wyznaczają dokładnie w tym prawie, które powinny być około 4. To najbardziej dumny, nie wiem, tak? To co? A sprawdzają. Da się to sprawdzić, aż da nie wierzę. Co jeszcze? Gdzieś powinien być jakiś bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ w zależności od tego, czy ciało znajduje się w ruchu, czy nie, to inaczej się zachowuje. No. Matematycy, nie bądźcie tacy, nie panikujcie. A to są wahadła sprzężone. To czarne to są wahadła. One się już tak wahają od 20 lat. Mi się zmieniło. Ale powiem wam, że teraz demonstrujemy chaos. Przypatrzcie się. Jeden wielki. One się zachowują jak tak. Nie, to jest już raz papa. Nie, nie. Oba. Wszystkie są. Trzy. Natomiast zmiana, która następuje w Polsce, to pan też taka sama. Też jest stała. To jest stałe i to jest pocieszające. Są rzeczy stałe u nas? Jest to pocieszające, to jest stałe. Ale naprawdę to nie wiem, że się nie odczyta. Nie, nie. Tak, taki case dosyć nie jest prosty, ale bardzo dobry już do pewnej sprawy, bardzo efektywny. Jest bardzo niezależny. To chodzi o to, że właściwie jest taki ważny, żeby ten system był wiadomy. Jest taki ważny. Udaje się na przykład tą niezależność od czyta smartfonu. Tak, że bazę danych możesz kupować od różnych firm, jesteś niezależny i to leci. A klientom jest licencją sprzedajesz od bazę danych. Nobeczka, ale tutaj. Tu nie, tu nie będzie widać. Niestety nie widać. Z czoła. Proszę podejść tam ciut dalej przy oknie i tu. Patrząc o tak. Ale to też będzie. Dobra? Ale ona jest widoczna jako kropka. No to nie jest taki. Super. Tak, taki widoczny. Gdzieś tu zaplanowanie, że tak.